z chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Tomasz Łysiak. Witam Cię. Dobry, dobry. Tomek Łysiak, wielu kojarzy, że jest taki pisarz, publicysta, szef działu historycznego Gazety Polskiej, autor scenariuszy. Różni ludzie też kojarzą, że jest taki satyryk, co wkręca, taki detektyw inwektyw. No jest taki. Wielu, kiedy dowiedzą się, że to ta sama osoba, są wręcz zaszokowani. Ja chcę Cię zapytać na początek o pewną anegdotę, historyjkę. Podobno narobiłeś kłopotów synowi, jak chodzi o jego dziewczynę, która przechodziła nerwowy w moment poznania taty. Swojego chłopaka. Swojego ukochanego i no tak. Tata ją zaprowadził w różne miejsca. Jakie to były miejsca? No słuchaj, bo to właśnie jest tak, że ze mną, ludzie, którzy mnie znają, to często mówią, że takie troszeczkę rozdwojenie jaźni, że tam w ogóle tych jakby takich obszarów i klimatów jest tyle, że to dziwne, że to się ze sobą jakoś łączy. No więc słuchaj, było tak, że pierwsze miejsce, na które poszliśmy, to był stadion Legii, ale uwaga, nie była to Żyleta, więc było dosyć grzecznie, bo to była trybuna wschodnia, ale tak bliżej, żeby już dopingu było, w związku z czym trochę tam pośpiewaliśmy. Byłem w białej bluzie legijnej, oczywiście, wiesz, ubrany jak na mecz. I to był pierwszy dzień i akurat tak się złożyło, że następnego dnia poszliśmy razem do opery i wtedy te rozmowy wyglądały zupełnie inaczej. Już marynarka, prawda, bardzo elegancko i inna z moich pasji, czyli świat opery. A propos detektywa inwektywa, Piotrze. Tu uważaj, nie wiem, czy wiesz, ale detektyw inwektyw nie istnieje. Jak nie istnieje? Nie istnieje, ponieważ to mi powiedziała kiedyś taka pani starsza na jakiejś takiej imprezie na Placu Zamkowym w Warszawie. Myśmy tam mieli już taką imprezę radiową. Słuchaj, no i schodzę ze sceny, staję tak za estradą, już taka pani do mnie podchodzi i mi mówi: ja już wiem, pan to jest oszustwo, nie istnieje detektyw inwektyw. To jest kilka osób! I zaczęła wymieniać, słuchaj, wszystkie te głosy, które udaje. Tam jest jakiś cudzoziemiec, tam ktoś starszy, to jest grupa. No i wiesz, od tego momentu to zawsze mówisz, że detektyw inwektyw nie istnieje, albo jest jak w słynnym odcinku z Klosem, pamiętasz, o Gruppenführer Wolf? Wolf to były cztery nazwiska. No dobra, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi z tym detektywem inwektyw, to dioptrię w oku dzwoni zaniepokojona pani, co w jej oku się znalazło. Halo, dzień dobry pani. Marzena Bawu z tej strony. Proszę pani, ja jestem trochę przerażona tak wyzwaniem, wie pani, bo właśnie się to widziałam, tak mi się wydaje, proszę pani, że ja mam dioptrię w oku. Tak? Czy państwo coś z tym możecie zrobić? To proszę przyjść i zbadamy wzrok i okularki trzeba będzie założyć. No to okulary to ja mam, tylko że się dowiedziałam, że ja mam dioptrię. A dioptrię to jest po prostu, proszę pani, moc szkieł. Ja wiem, że szkła są mocne, tylko co z dioptrią znowuż? To jest nic poważnego, po prostu może pani mieć dwie dioptrie. Jakie pani szkiełka nosi? To ja mam dwie. A ile pani nosi teraz? Jakie okularki pani ma? Takie czarne. Tak. Czy to jest pasożyt? Nie. Wirus? Nie. A kto pani o tym powiedział? Lekarz? Słucham? Lekarz pani o tym powiedział? Nie, kolega. Znaczy on podobno się tak? zna, to właśnie podobno powiedział, że mam półtorej dioptrii. Półtorej dioptrii to jest po prostu, proszę pani wada wzroku. To nic nie jest strasznego, to każdy ma. I one nie gryzą? To nie jest jakiś, jak to wygląda po prostu ta dioptria, o to mi chodzi. No to jest właśnie, proszę pani, moc szkła, wada wzroku. Więc proszę się... Nie rozumiem. Jaka jest moc szkła? Co ma moc szkła do dioptrii w moim oku? Bo dioptria to jest oznaczana, proszę pani, moc szkła. Czy jest robak? Nie, proszę pani. Dioptria jest taka nazwa, tak jak oznacza się stopnie Celsjusza. No widzi pani, ja zawsze takie dziwne pytania zadaję, bo ja z radia dzwonię. Halo? 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 Detektyw inwektyw,
tej strony, Radio Wawa, Tomasz Łysiak się kłania, dzień dobry. Mówiłem kolegom w radiu, że będzie dzisiaj młody Łysiak, nie jest łatwo być synem wielkiego, sławnego ojca, ale jak syn wielkiego, sławnego ojca został groźnym kibolem Legii Warszawa. A i tu nagle tak rzuciłeś parę tematów, bo tam rzeczywiście nie jest łatwo być synem wielkiego ojca, to prawda. I wiesz, no jakoś tam musiałem się zmierzyć z tym wszystkim, ale tak naprawdę no to jestem bardzo wdzięczny, że mam losowi, Bogu, opatrzności, że mam takiego fantastycznego ojca i tyle rzeczy wyniosłem z domu. A prawdę mówiąc, wiesz, to tak naprawdę gdyby właśnie nie jakiś sposób wychowania, nie powiem kibolski, bo ojciec mnie w życiu na stadion nie zabrał, to chcę wyraźnie powiedzieć, a jak poszedłem pierwszy raz na stadion, to w ogóle mi zakazywał, nie będziesz chodził na żadne stadiony, bo tam przecież chuliganka jest właśnie. No ale pierwszy mój wypad w ogóle na stadion to jakoś tak chyba trzecia klasa liceum, mecz z Widzewem. Wydaje mi się, że to był chyba 87 rok i wydaje mi się, że Legia wygrała wtedy 1-0 z tym Widzewem. No i to też był mój pierwszy kontakt, słuchaj, pierwszy kontakt z pałką milicyjną, ponieważ no, trafiłem na trybunę właśnie, na której śpiewało się różne treści nie do końca, prawda, grzeczne i również zwrócone w stronę milicji obywatelskiej. To znowuż bardzo się owej milicji nie spodobało, wkroczyła na te trybuny i ja właśnie darłem gębę o milicjanta, kiedy nagle łap z tyłu i wioza trybuny. No i mnie tam wyciągnęli, mnie wiesz, za... Zwinęła cię psiarnia, tak? Tak, do suki, uważaj. Władowali mnie, tam iluś ich siedziało w tej suce. No i pytają, dokumenty, wiesz, ojciec, gdzie pracuje? A mój tata wtedy, ja mówię, jest pisarzem, ale gdzieś pracuje. Pracuje. Ojciec wykładał wtedy na Politechnice, na Wydziale Architektury wykładał historię sztuki i cywilizacji. No i mówię, no tak, bo oni nie uznawali zawodu pisarza. Gdzie pracuje? No pracuje, na Politechnice. A on tak, co wykłada? Kafelki i pały, no. No i wiesz, wyszedłem trochę posiniaczony, więc takie było moje pierwsze spotkanie ze stadionem. Ale teraz wiesz, wrócę właśnie do tego, że to, co znowu ojciec mi dał, zaszczepił, to kult historii, czytania książek, nasz dom, to właściwie trochę takie, można powiedzieć, z jednej strony muzeum, a z drugiej strony biblioteka pełna przepięknych, starych książek. Znaczy w ogóle wychowałem się wśród książek, które niosą ze sobą nie tylko treść, ale one są w ogóle piękne same w sobie, to znaczy w ogóle są same w sobie dziełem sztuki, pięknym przedmiotem, który bierzesz do rąk, możesz go, nie wiem, dotykać, wąchać i wiesz, patrzeć na to, jak jest, a te oprawy jeszcze przedwojenne, no przecież coś pięknego. No i jednocześnie oprawy są i na stadionie, i w książkach. No właśnie, popatrz, jest jakiś oprawa. Kiedyś te światy się spotkały, tak? Czyli świat ten, tak. Przed którym tata trochę cię ostrzegał, bo nie wiadomo było, co to za chuliganka taka trochę robotnicza. Co chcę skończyć mówić, bo to się wiąże. To znaczy, i do tego doszedł kult różnych, wiesz, wydarzeń, zjawisk historycznych polskich, wśród tych, nie wiem, kult powstań narodowych. Napoleon oczywiście wszędzie w domu, ja na drugie mam Napoleon, w ogóle z czego zawsze koledzy się śmiali, jak było, wiesz, jak masz na drugie Napoleon, naprawdę? No, kto, naprawdę? Kto ci taką krzywdę zrobił, no, tak, co to jest za imię? Dzisiaj to jestem dumny w ogóle, tak. Ale wiesz, słuchaj, no i Piłsudski oczywiście też wszędzie w domu, na wiesz, na obrazach, na grafikach, masę książek, tak, więc ja się wychowałem w kulcie legionów, legionistów, i Piłsudskiego. I później dopiero, bo tak naprawdę wiesz, zacząłem chodzić na stadion nie do końca nawet myśląc o tym, jako młody chłopak, wiesz, nie? Ale później to się spotkało, a najmocniej to przeżywałem 3 lata temu, kiedy było stulecie klubu i sam wtedy mocniej jeszcze pogrzebałem w historii Legii, a to się zbiegało jednocześnie ze stuleciem odzyskania niepodległości. Bardzo to się wszystko splata, cała ta historia i 16 rok. No i to jak legioniści pod Kostiuchnówką, czyli przed tym, jak była ta największa bitwa legionowa, jak się odbywały te wszystkie mecze legionistów. No genialna historia. To nawet dojście do tego, dlaczego tak, a nie inaczej wyglądają koszulki, czy wyglądały koszulki Legii i w tym sezonie, ale też do tej pory są te nawiązania z tym pasem idącym w poprzek i dlaczego one są białe. No przecież to kapitalnie. Czy wiesz, dlaczego są białe? Dlaczego? No więc białe są dlatego, że żołnierze mieli po prostu bieliznę pod spodem. Pierwsze mecze Krakowi z Legią to były mecze legionowe, tak?
No właśnie, no więc to w ogóle, słuchaj, no więc jest to jakaś taka przepiękna historia, która gdzieś w tym wszystkim się wiąże i łapie. I zresztą to na przykład bardzo lubię w całym, wiesz, tym obszarze takim kibicowskim, czyli te nawiązania patriotyczne. No, znamy wszystkie oprawy, ta oprawa o Powstaniu Warszawskim na przykład, ta, która wzbudziła u lewactwa taką po prostu straszną, tam piana poszła, a przecież to była przepiękna, prawdziwa... Prawdziwa oprawa. To na stadionie patrzyłem na właśnie na takie rzeczy jak nauka tych wszystkich chłopaków z ulicy. No powiedzmy sobie tak, no właśnie na stadion przychodzi ulica. Ja w ogóle dlatego też lubię być na stadionie. Wiesz, ja jakby źle się czuję, chociaż chodzę w marynarce i chodzę do opery, ale ja się źle czuję w tak zwanym salonie. Lubię normalnych, zwykłych, prostych ludzi. Prostych, wiesz, jakby dobre słowo znaczenia proste, normalni ludzie. A na stadionie przychodzi ulica, to znaczy przychodzi taksówkarz, student, a może i profesor, no a może na lepszej trybunie, nie? Ale ja lubię tam wejść i jakby słyszeć czy czuć miasto. Do tego na przykład w Warszawie dochodzi klimat warszawski typowo, którego już właściwie nigdzie praktycznie nie ma. No to znaczy, gdzie to usłyszysz? No przecież Warszawa w tej chwili w większości to jest miasto, do którego ludzie przyjeżdżają zarabiać, wyjeżdżają tego, wiadomo, zniszczone, więc tam tak naprawdę tej prawdziwej Warszawy, która kiedyś była, w której, stary, odróżniało się akcenty z dzielnic, tak? Że mówiąc tak i tak, to wiadomo było, że ty jesteś tam z Żoliborza albo z Woli, albo jesteś chłopak z Pragi, nie? A czy jesteś z Grochowa. Przychodzi taka młodzież, powiedział, z blokowisk i tu jest problem, znaczy z tą rzeczywiście taką bandyterką, wiesz, z tym wszystkim, co się dzieje niedobrego na stadionach, to uważam, że największy problem to jest napływ takich dzieciaków. No ale dzieciaki się zaklimatyzują, tak, w świecie, no do, właśnie, którego, ale do którego przychodzą, ale... a bandyterka jest częścią tej legendy, tak. Legendy kibicowania, to ta bandyterka jest... też ma swoją historię, tak? Tak, ale to jest stara bandyterka, to znaczy to trzeba rozróżnić. Tę starą warszawską jeszcze taką bandyterkę od tego, co się dzieje w tej chwili. To znaczy takiej już nie uznającej w ogóle żadnych jakichkolwiek, ale to samo jest wszędzie na świecie. Ta opowieść tak przeszła i doszła w pewnym momencie przez lata, kiedy my chodziliśmy na stadiony, do odkrycia, nie wiem, legendy żołnierzy wyklętych. Tam rzeczywiście są elementy wychowania patriotycznego. Najprostszy, który na Legii obserwowałem, to jest nauczenie czterech zwrotek hymnu. Całego tego tłumu tych dzieciaków. I gwarantuję ci, że w szkole oni by się nie chcieli nauczyć pełnych czterech zwrotek, ale wiesz, kiedy usłyszą to od prowadzącego doping, na zasadzie śpiewamy cztery pełne zwrotki, no to oni wtedy to robią, więc takie tego, plus te wszystkie akcje kibicowskie, tak, to znaczy jeżdżenie do Lwowa, składanie kwiatów, pamiętanie o rocznicach, słuchaj, o których naprawdę mało kto pamięta, to właśnie kibice zostawiają kwiaty, czy celebrują takie chwile, hołd ruski w Warszawie. To zawsze kibice warszawscy pod kolumną Zygmunta zostawiają kwiaty. Jedna z moich ulubionych koszulek legijnych, to jest koszulka z Piłsudskim, która no, parę lat temu po jakichś meczach na Ukrainie z Dynamem chyba Kijów została właśnie zrobiona. I tam
pierwsi ci żołnierze właśnie jeszcze z Legionów, Piłsudski, kapitalna koszulka, właśnie wpisująca się, wiesz, w ten, jakby w całą tą, w to dziedzictwo Piłsudskiego, przecież stadion imienia Piłsudskiego, Legionów, Legionistów. Doszliśmy nieuchronnie do tego miejsca, kiedy trzeba powiedzieć, że jesteś autorem scenariusza głównym filmu Legiony, który we wrześniu się pojawi. Tak, we wrześniu. We wrześniu ma być polska premiera. Jego premiera. Legioniści Piłsudskiego, młodzież z tamtych czasów jako archetyp polskiego chuligana. W wywiadzie z chuliganem o tym rozmawiamy. To będzie bitwa pod Rokitną. I słuchaj, to jest jedna z rzeczy, które po prostu ja marzyłem, żeby jakby przywrócić bitwę pod Rokitną. I zaraz o tym opowiem, o tej bitwie, ale powiedziałeś o chuliganach. No do większego aktu chuligaństwa niż Rokitna, trudno sobie wyobrazić. To później Rokitna, ale najpierw w ogóle wyruszenie z Oleandrów. No przecież to jest genialna story. Słuchaj, co prawda nie dało się opowiedzieć w filmie historii siódemki Beliny, no ale sama historia siódemki Beliny, czyli siedmiu chłopaków. Jaki to jest klimat, kochani, no przecież wyobraźcie sobie, nie? Jeszcze w ogóle nie wybuchła wojna. W dwóch bryczkach. Jeszcze nie mamy, jeszcze w ogóle Austriacy się nie tłuką z Rosjanami. W Krakowie zbierają się legioniści. I oto wysłanych jest siedmiu z Beliną, bez koni, w dwóch bryczkach na granicę. Uwaga, według niektórych zapisów to jest tak, że oni mieli nawet siodła, które nieśli ze sobą na plecach, czy to wygląda jak z westernu. Jadą, a więc Jędrzejowie stacjonował cały pułk rosyjski. Uwaga, ten pułk lornetuje, widzą kilku obszarpańców, co prawda, wiesz, ale to z daleka nie widać, na koniach, w tych szarych naszych mundurach, po czym cały pułk zawija się i po prostu ucieka, tylko aż się kurzy, ponieważ sądzili, że to jest po prostu forpoczta, że to jest, że to się... Napaść w siedmiu na Imperium Carskie, tak? Tak, w związku z tym oni wrócili do chłopaków 3 sierpnia, wracają, mówią, nie no, właściwie to cały pułk przed nami tam rosyjski zwiał. Ja mam cytaty na temat Beliny, Juliusz Kaden-Bandrowski. Belina ze źdźbłami słomy na portkach, w czuprynie, zionący koniem i czarką wódki wypitą na śniadanie, tak? Nie umawialiśmy się na to. Ekstra, że wiesz to, że powiedzieli tym Kadenie Bandrowskim, ponieważ go uwielbiam. Mhm. Uważam, że to jest, no, po prostu zapis jego, który wyszedł w 1915 roku, ten taki reportaż, można powiedzieć, legionowy, pisany właśnie przez pisarza o duszy poety, trochę egzaltowanego. Takiego, no, z tego się śmiano wtedy. Młodopolskiego takiego, ale właśnie mi to bardzo odpowiada. Wiesz, to ja jestem z ducha w ogóle Wyspiańskim mnie wychował, tak? Znaczy, ja lubię to poczuć, rozumiesz, tu, nie? Nie tam, kurczę, jakieś opowieści historyków, rozumiesz, i tak tu, stąd. Ale w ogóle w tej pierwszej wersji był Kaden-Bandrowski jako narrator. A wszystko zaczynało się w tym pierwszym pomyśle, teraz to mogę już opowiedzieć, bo to wiesz, film jest inny, nie? Trochę, ale nawet mocno, ale to 44 rok i uważaj, jest 6 sierpnia 1944 roku. Skąd nagle 44? Równiusieńka rocznica wyjścia chłopaków z Oleandrów. I teraz ten pisarz, który był jakby duchem tych legionów, rozumiesz, opisywał ich. W Warszawie trwa powstanie, mamy 6 sierpnia, siedzi u siebie w mieszkaniu na Ochocie, pukanie do drzwi, walenie do drzwi. Przychodzą młodzi ludzie i mówią, proszą go, żeby zszedł do piwnicy, bo trwa ostrzał i jest niebezpiecznie siedzieć w mieszkaniu. A on jest już stary i mówi im, mam to w dupie. Bardzo legionowe. Idźcie sobie do... Nie powiedział tak dosłownie, ja to mówię, ale ten sens im przekazał. Tak, ja mam tak, to tak, w dupie. Pójście do piwnicy, idźcie sobie do piwnicy. Ja, to jest mój dom. Ja sobie będę siedział w moim domu.
tego 6 sierpnia trafia go odłamek kuli wystrzelonej przez Rosjanina w niemieckim mundurze z oddziałów Rona, trafia go śmiertelnie. Jakby symbolika tego, wiesz, co... Dwa dni później on umiera, 8 sierpnia umiera w szpitalu po tym pocisku, który dostał w równą rocznicę wyjścia z Oleandrów, po tym jak powiedział, że on nie będzie schodził do żadnej piwnicy, jako taki, wiesz, no nie wiem, taki ruch pod tytułem ja tu jestem wolny. Jestem wolny, więc będę u siebie, niech strzelają, nie? Więc dziękuję ci za kardynała Bandrowskiego, bo kocham. Kradną kury, kradną sery, rokitniańskie szwoleżery. Lance do boju, szabre w koń, bolszewika, koń, koń, koń. Kto w Suwałkach robi dzieci, szwoleżerów, puch to trzeci. Lance do boju, szabre w koń, bolszewika, koń, koń, koń. Przy kieliszku koić troski, zwykł ułanów, puch grochowski. Lance do boju, szabre w koń, bolszewika, koń, koń, koń. Weder cypiański, to jest czwarty poguański. Lance do boju, szabre w koń, bolszewika, koń, koń, koń. Powiedzmy jakby o konstrukcji psychicznej tych regionistów, tak? Połączenie, nie wiem, warcholstwa, można by powiedzieć, tak? Z absolutnym posłuszeństwem rozkazowi i gotowością ofiary, tak? Wiesz co uważam? To byli komandosi duchowi. Komandosi duchowi, to jest dobre słowo, komandosi duchowi, ale jednocześnie uśmiechnięci, właśnie, wiesz, bardzo wyluzowani w tym wszystkim, mający dystans, żartujący i tak, ale z niesamowitym powerem na zasadzie my chcemy dolić ruskim i odzyskać Polskę. W ogóle to... Legenda Wieniawy cała. Wiesz co, to użycie wulgaryzmu czasami jest aż jakby mocne, ale ono coś tam oddaje. Oni mieli taki power, że jak poszły w Krakowie, wiesz, że wojna wybucha, to co się dzieje? No panika, ludzie wtedy trzeba się pakować, nie wiem, do ciotki jechać, do matki, dziecko, coś tam. Była tylko jedna grupa ludzi, która była radosna, że wojna wybuchła. Polacy, legioniści, poniżej ulica. Jest! Jest! Zaczyna się! I wiesz... Ale to nie było tak, że to było tylko i wyłącznie szaleńcze, tylko to było przygotowane, tak? Bo były drużyny Sokoła... Ale poczekaj, no właśnie, wiesz, to jest w ogóle taka rzecz, którą trzeba w ogóle prostować i ona się pojawia w takim obszarze, na czym patriotycznym w ogóle takim, że jest mowa o to 144 czy tam 164, w zależności jak to policzysz sobie tę pierwszą kampanię kadrową, szaleńców ruszyło na całą Rosję. No przecież to jest nieprawda. To było mega przygotowane. Piłsudski już w 12 roku miał plany tego, co należy zrobić, w jaki sposób uderzyć na Rosję. Zresztą plan genialny, bo jak się spojrzysz, jeśli spojrzał sobie na mapę, no to przecież było tak, że ta cała Kielecczyzna była takim rąbkiem wciśniętym między Niemcy i Austrię. Wiadomo było, że w momencie, kiedy wybucha wojna, to Rosjanie muszą się stamtąd wycofać. Ponieważ zostanie tam, to byśmy byli w kleszczach. Wiadomo było, że w Austrii jest, Austria to jest jedyne miejsce, gdzie można się przygotować do tego, żeby w ogóle zebrać siłę zbrojną. Było prawo umożliwiające, prawo austriackie, robienie tych związków strzeleckich. Wchodzimy w pustą przestrzeń, wejdziemy. Póki, to, i to dokładnie potem zrealizował. I tak było praktycznie. Tam owszem, byli Rosjanie, tam przecież były jakieś walki, ale nie były to wielkie zmagania, i to generalnie miało duże znamiona sensów, próba wzniecenia tego powstania. No w każdym razie Roman Starzyński w swoich pamiętnikach napisał coś takiego, że był, przeszedł cały szlak wojenny. Widział wszystko. Trupy, krew, największe cierpienia, umierających kolegów, ale nic nie było tak straszne jak to, jak wszedł do miejscowości. Nie wymienię może nazwy tej miejscowości, żeby nie bolało tych, którzy z tej miejscowości są. Może tak to zrobię. A mogą nas oglądać, bo mnie by bolało. Do małego miasteczka, gdzie wchodzi kompania, zbiera się tłum Polaków w tymże miasteczku, stają na rynku i na ulicach i patrzą w milczeniu. I nic. Oni idą, idzie ta cała kompania tych... I teraz uważaj. To było zderzone z tym, co oni mieli przed. To znaczy najpierw
tak, Polska, idziemy, walczymy. Przecież jak wchodzili, to nie wiem, czy Kasprzycki jak to mówił, popatrzcie tam, teraz to się zaczyna. Legenda Wołodyjowski, Skrzetuski. Wszystko, nie? Tam jest, wszystko jest w tym, wszystko. Więc wchodzisz po prostu i jest nagle polskie wojsko, którego nie było przecież wiek cały, aż od czasów napoleońskich nie ma takiego polskiego wojska. Wchodzi polskie wojsko w takiej ciszy. I on opisał, szliśmy tam i płakaliśmy. Szliśmy i po prostu ciekły nam łzy po policzkach, bo najbardziej ze wszystkiego, nie bolał nas, nie chodziło o wroga, o Rosjanina, bo Rosjanin to jest Rosjanin. Nas najbardziej boleli Polacy, którzy patrzyli na nas i mieli nas gdzieś. I w ogóle tak sobie myślę, że to jest, wiesz, jak symbol w ogóle tego wszystkiego, co się działo wcześniej i co się działo aż do tej pory. I to się rozgrywa do dzisiaj. Pytasz mnie, co to jest patriotyzm, na co komu potrzebna ojczyzna. Roztapiamy się w tyglu Europy, a ja tylko o ranach i bliznach. Dziwisz się, po co ten cały bagaż, hymn, sztandary, historia i wiersze. Jak objaśnić to komuś, kto czasem czyta tylko instrukcje PlayStation? Wiem, tak długo nie było tu wojen. Jest internet, McDonald's i streamy. Mądrych ludzi obrzuca się płotem, na przywódców ogłasza castingi. Rządzą chłopcy w przykrótkich spodenkach, chleb drożeje, tanieją igrzyska. Rozszczekała się w mediach nagonka, lepkie kłamstwo wylewa się z pysku. Złodziej dziennik, klucze do banku, łazen mieni się dumnie stańczykiem. Autorytet wystawia na sprzedaż swe poparcie za eurosrebrniki. Jesteś zwolennikiem tego, że historia dzieje się też dzisiaj, tak? I że to się jedno z drugim to znaczy, to w ogóle wiąże, to tak? Oczywiście, że dzieje się dzisiaj. Po drugie, historia uważam, że jest, wiesz, że to jest jakby ciągły proces. Znaczy, że to cały czas się dzieje i jest jedna bardzo ważna rzecz, że to nie są tylko wydarzenia, fakty. To nie są tylko cyfry, liczby, liczba zburzonych domów albo nawet liczba ofiar. To jest historia ducha. To, kim jesteśmy teraz, stwarza nas wszystko to, co było wcześniej, również w sensie duchowym. Jeśli się nie, znaczy w ogóle kwestia ducha jest tak ważna, a ona jest w ogóle pomijana przez historię, tak? Popatrz, kim jestem? To, kim jestem, to jest cała suma moich doświadczeń, tak? Wszystko to, z czego wyrosłem. To jest mój dom, to jest to, co słyszałem od mojego taty, kiedy chodziłem do szkoły, a była komuna i nie było na to zgody. A mój ojciec mi mówił, popatrz, bo tu jest Związek Sowiecki, a tu jest to i to. A teraz ci opowiem o Piłsudskim, o którym nie, w szkole się nie dowiesz. A opowiem ci o Katyniu, o którym w szkole się nie dowiesz, tak? I teraz jakby to wszystko mnie jakby stwarza. Tu dochodzimy znowu do kibiców i na stadiony, tak? Czyli do odradzania się czegoś, co już miało być jakoś przytłumione, odchodzące, zaklajstrowane, nie ma, a wraz z uchyleniem chociażby furtki, przez którą pamięć historyczna wraca i uzupełnia te obyczaje i te elementy nie z górnej półki, tak, z polityki, tylko w obyczaju zachowane, to wszystko zaczyna się sklejać i bardzo szybko powoduje, że tradycja w wersji mniej lub bardziej kulawej powraca, tak? Tak, no powraca, tylko tak jak mówię, no to wiesz, dlatego ja mam trochę z tym problem, tak? To znaczy z pogodzeniem, widzę to wszystko, co dobre, widzę też to, co złe, tak? Znaczy tak samo wokół stadionu gromadzi się bardzo dużo niedobrych rzeczy i wokół ruchów kibicowskich są te i świetne, i niestety te też niefajne, nie? No jest coś takiego w kibicowaniu i w byciu na stadionie, jak, nie chcę powiedzieć, że wojna, nie? Ale że jakby ten atawizm taki, który jest, pod którym się musisz utożsamić z kimś, być w jakimś miejscu, bardzo się z tym utożsamiam. To jest moje, nie? Moje miasto, Poznań, Warszawa, dzielnice. Ja jestem z takiej dzielnicy. Ty jesteś z jakiej dzielnicy? Z Jeżyc. Ja teraz jestem z Grochowa. Wychowałem się na Saskiej Kępie, teraz jestem z Grochowa i na przykład na stadion chodziłem, wiesz, tam, gdzie Grochów, nie? Ta dzielnica dobrze chowa, wiesz. Słuchaj, ale że, wiesz co, w tym jest...
tej identyfikacji z dzielnicą, z miastem, z tradycją tego miasta, nawet w tej sztucznie wywoływanej nienawiści, bo to jest taka sztuczna nienawiść i to moim zdaniem też ciekawe, bo ten, kto patrzy na to z boku, może być naprawdę przerażony i to często jest przerażające. Ta nienawiść często jest przesadzona i kiedy dochodzi do agresji, no to powiedzmy sobie, tu jest stop całkowite, ale z drugiej strony w formie tych wszystkich przyśpiewek, a nawet wulgaryzmów, skierowanych na tegoż tam przeciwnika. Ja uważam, że w ogóle jest duża doza humoru i takiej trochę wspólnej gry. To znaczy, że wiesz, my wiemy, oni wiedzą i teraz się tak trochę się poobrażamy. Tu ci wiesz, opowiem teraz... No właśnie, bo wszyscy się zastanawiają, co tu masz za szalik. To jest szalik w ogóle... Chyba, że ktoś rozpoznał. To jest szalik grupy kibicowskiej drugi, czyli kibiców Juventusu. Tam jest kilka tych grup, ta jest najbardziej znana, ale zanim opowiem o Juventusie znowuż, którego jestem też kibicem, jestem Juventino, albo Gobbo, mówi się po włosku, czyli garbaty. Uważaj, wiesz dlaczego? Dlaczego? Kilka jest w ogóle tam, dlaczego Gobbo? Bo wiadomo, że tam paski, zebry i tak dalej. Dlaczego Gobbo? Okazuje się, że w jednym z pierwszych lat istnienia Juventusu były takie bluzy z długim rękawem, które tu miały wcięcie. I jak goście biegali, to powietrze się nabierało do środka i się robił taki jakby garb z tyłu. Był czas, kiedy ta na przykład nienawiść pomiędzy naszymi klubami, pomiędzy Lechem i Legią była bardzo silna i bez możliwości jakiejś rozmowy czy świadomości jakiejś wspólnoty, wartości. Proszę bardzo, kulturalna Zmienił się jakby charakter tego przez ćwierćwiecze, tak, tej wojny, tak, naszej. Tak. Wzajemnej. No, ale teraz wiesz co, wrócę do na przykład do tego, wiesz, do tego Juventusu. No więc tam zacząłem chodzić na stadion, jeździć czasem na mecz Juventusu, też kapitalnie. Była zgoda między Legią a Juventusem. Była. Jedna z kori tak zwanych, czyli z tych śpiewek kibicowskich, bo uczyłem się wszystkich na pamięć, więc wiesz, Juventusowych. To jest taka, że na trybunie Juventusu i na przykład gramy mecz z Interem. Znienawidzony jest Inter. Taka bardzo mocna nienawiść. Po drugiej stronie goście. I teraz uwaga, tutaj zapiewajło ze strony Juve, przecież tam teraz nie ma gniazdowych, jest zabroniony w ogóle taki, nie wolno nawet megafonu mieć w tej chwili, oni wszyscy stoją na barierkach, to jest bardzo trudne, rozstawieni po iluś, trzymają rękę tego, który tam stoi od spodu i podają sobie na pewno wzajem i dopiero idzie wszyscy i wtedy cała trybuna wie, co się dzieje, nie? I teraz uwaga, jedna z tych jest taka. Interista! Cisza. Interista, czyli kibica Inter. Cisza jest na stadionie, nikt tam, nikt nie... Interista! Ci senti! Słyszysz nas? Nic. I tak parę razy. Ci senti, Interista! Słyszysz nas? Oni to słyszą, nie odpowiadają. Aż odpowiedzą. I odpowiadają, i to jest przeciwnik, ale on się bawi w to. I ten przeciwnik nagle gwizd. Na zasadzie... Czyli słyszymy, ale mamy was gdzieś, nie? I w tym momencie dopiero odpowiada Juventus. Pezzo di merda! Bo znane są zabawy, wiesz, w trybuny wewnętrznie, tak? Ale tutaj wręcz z przeciwnikiem. Znaczy robi się takie przerzucanie piłeczki. Teraz może o... właśnie, drugi tak i ten szalik. To się wszyscy zastanawiali, co to za barwy. Co to za barwy? Nie, to nie jest ani Arka. No już miałem nadzieję, że się... Ani Lech, nie. Już miałem nadzieję, że na Arkę Gdynia się przestawiłeś. Zbyszek Rybak, który był kilka temu odcinków wstecz, a wcześniej Megafon z Arki Gdynia, byli bardzo z ciebie dumni. Jedna z takich większych grup kibicowskich w latach 80. Juventusu to była Larancia Mechanica, czyli mechaniczna pomarańcza, nawiązanie do słynnej książki. I teraz rząd włoski zakazał tejże nazwy, twierdząc, że odwołuje się do przemocy, że w książce jest tyle przemocy, bandyci i tak dalej, zakaz oficjalny i ta grupa, to stowarzyszenie kibiców miało wymyślić inną nazwę, która zostanie uznana przez agendy rządowe. Uważaj, wymyślili nazwę drugi, a nazwa ta w książce to jest nazwa grupy bandytów z tejże samej książki. Ale ponieważ nie było w tych czasach internetu, więc żaden z urzędników nie mógł, przepraszam, drugi wygooglać. Mógł to zwiedzić tylko ten, kto przeczytał książkę. W związku z czym okazało się, że nikt nie przeczytał.
i nazwa została zaakceptowana. Od tego czasu górny ten rząd, jak się popatrzy na te trybuny takie, gdzie jest największy doping, na górze Secondo Anello w tej chwili na nowym stadionie, to są drugi i to jest właśnie ich szalik. I teraz zobacz, tutaj jest ta grupka z filmu Mechaniczna Pomarańcza, nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Może będzie coś widać. W każdym razie tutaj jest grupa tychże właśnie chuliganów z... Także przyszedłem z chuliganami, wiesz, na rozmowę, na wywiad z chuliganami. Z żoną zaczynamy dzień tak. Właśnie to nie jest typowe włoskie śniadanie, czyli nie jemy rogalików słodkich, ale budzimy się rano, jeszcze do radia, wiesz, wcześniej rano zawsze muszę wstać, 5:20 budzi. W tej porze to się chodzi spać. Słuchaj, ale moja żona chociaż nie musi, to wstaje ze mną razem rano i modlimy się razem i później pijemy kawę. Trochę czytamy, taki, wiesz, mamy taką część dnia dla siebie. Zanim w ogóle, wiesz, cały ten wir się potem taki zaczął, musimy być razem ze sobą, pomodlić, ale pić kawę. I pijemy właśnie to espresso, które jest esencjonalne. W tym jest właśnie taka, wiesz, że nie trzeba dużo. Mogę usiąść, wiesz, z kawą i z gazetą i jakby w tym jakby poczuć, teraz tu jest jedna z najpiękniejszych chwil mojego życia. Ja bardzo dużo zresztą gubiłem takich chwil. Wcześniej przeżyłem taki mocny zwrot w swoim życiu, bardzo dużo przestałem pić. Teraz jestem trzeźwy od ilu, 16 i pół roku mniej więcej. To był taki olbrzymi zwrot w moim życiu, który dotyczył, wiesz, nie tylko tego, co w kieliszku. Okazało się, że to, co w kieliszku, to jest tylko jakaś tam substancja. To naprawdę przede wszystkim chodziło o sposób życia. Sposób życia, funkcjonowania, tego, wiesz, jak ja funkcjonuję jako ojciec, Polak, wiesz, ile rzeczy w tym jest, nie? Żebyśmy się zorientowali, kurczę, my nie mijamy w ogóle w życiu, wiesz? Mijamy, na przykład nie siedzimy przy stole. Zaczęliśmy dbać, że stół jest w ogóle pięknym sprzętem w domu, stół. Siadamy naprzeciwko siebie, patrzymy sobie w oczy, jesteśmy razem, w rodzinie. I na przykład się okazało, że ta modlitwa przed posiłkiem to jest w ogóle coś genialnego, bo jeszcze powoduje, że nie zaczniemy nigdy za nim dobrym. Kozik, Tadek, chodź, bo chcemy jeść, a póki się nie pomodlimy, to wiesz, to nie zaczniemy. Ale tak naprawdę to głęboka przebudowa, to zresztą zrobiłem na podstawie 12 kroków, słynnych 12 kroków Billa i Boba, kapitalny program do zdrowia, do zdrowego, dobrego życia, odbudowania swoich relacji z Bogiem i z ludźmi. Za tym idzie szczęście, to znaczy, że odkrywam, że jestem szczęśliwy tu i teraz. Obok mnie jest moja kochana żona, mam najlepsze dzieciaki, najlepszych synów na świecie, nie? I za tym potem idą kolejne rzeczy. No to już wiedzą, że mogą rozrabiać ile chcą, to są najlepsi na świecie. Co powinien robić, co ma wartość w życiu? I na przykład w pewnym momencie zaprzeczyłem też detektywowi, inwektywowi. Znaczy ja miałem taki, wiesz, nie, właściwie tak, będę małpę z siebie robił, tam wygłupy, wiesz, tyle lat. Zobacz, ale całkiem zdolną małpę. Słuchaj, 25 lat tam zmieniam głosy, wiesz, nie? I nie, 25 lat to jestem tam w tym radiu, 26, 23 chyba jakoś tak. Nieważne, no kawał czasu. Dalej mam to robić i wiesz co, ksiądz mi jeden tak powiedział. Taką rzecz. Jak mu to powiedziałem, nie? A taki ksiądz mi mówi, ale czy zastanowiłeś się, czy ty mnie robisz czegoś dobrego dla ludzi? I wtedy sobie pomyślałem, ile miałem takich głosów od ludzi, tak, ale się lubię uśmiechnąć, ja lubię jak pan to robi. Kurczę, że to nie jest tylko, wiesz, robienie kasiory, tylko za tym idzie w ogóle coś, rzeczywiście w tym jest też coś dobrego. To jest sklep rowerowy? Tak. Witam pana, Artur Pędzel z tej strony się kłania. Stowarzyszenie Lambda. Stowarzyszenie Lambda. Tak. Z tej strony się kłania. Artur Pędzel, moje nazwisko. Proszę pana, dzwonię w następującej sprawie. Pan handluje całymi rowerami czy częściami, jak to jest? Różnie. Różnie, częściami również? Również. Otóż, proszę pana, mam następujące pytanie. W jaki sposób określa pan w trakcie rozmów, załóżmy, z klientami, czy w ogóle, nie wiem, no żeby określić jakoś, to jak pan określa tę część, na której rowerzysta stawia stopę w trakcie jazdy?
jak to, jak określam tą część, w której rowerzysta stawia stopę w tak, czasie jazdy? Tak, na której rowerzysta trzyma stopę w czasie jazdy. No to jest pedał. I się okazało, że znowu z tego płyną przepiękne rzeczy. Sama, wiesz, Szalbierz, ta trylogia szalbierska, no to przecież nie mam, widzisz, tak, że żeby coś napisać, no ja muszę w to wejść właśnie, tak jak ten świat kibiców, to tak samo, powiedzmy, ślady Henryka Pobożnego, Henryka Brodatego, no to przecież myśmy z Magdą zjeździli, jakby zanim teraz idą, zanim w ogóle przystąpię do pisania, no to znaczy, że właśnie muszę poczuć, wejść, przeczytać ile się da. Szykując powieść Cytadele, chociażby o wydarzeniach przed powstaniem styczniowym, manifestacje patriotyczno-religijne, też najpierw miałem pisać o samym powstaniu styczniowym, potem się okazało, że bardziej jeszcze fascynujący ten okres przed, to wszystko, co się działo w Warszawie przed wybuchem powstania. Ja czytałem o tych manifestacjach przed powstaniem styczniowym po Smoleńsku, kiedy były manifestacje na Krakowskim Przedmieściu. I to wracało w głowie. Pisałem dużo wtedy do Gapola w ogóle. Tak. Bardzo mnie to poruszało. Bardzo, prawda, jakie bliskie te obrazki. Tak, w ogóle, tak, walka o krzyż. Na przykład myśmy, bo jednym z bohaterów, który zresztą później, ta historia się pojawia teraz w ostatniej mojej powieści o Piłsudskim młodym na Syberii, w Sybirze. Piłsudski na okładce książki ma twarz taką bardzo kibicowską, bym powiedział. Wywiad z chuliganem, nie? Idealnie. Musimy mieć taką koszulkę, słuchaj, tutaj z jego wizerunkiem, bo jest super ten wizerunek. No ale słuchaj, wiesz, śladem, bo Walerian Łukasiński tam się tak przewija, genialna, niesamowita postać, facet więziony przez 43 lata w najgorszych rosyjskich więzieniach. W momencie, kiedy wybuchało powstanie styczniowe, to on jeszcze żył, tylko nikt o tym nie wiedział, bo on był zapomniany. Albo też częściowo specjalnie, już nie będę teraz w to wchodził, częściowo specjalnie wręcz zapomniany, skończył to więzienie normalnie, zesłania, wiesz, z więzienia i tak dalej. Kończyła się kara rosyjska, można było wyjść i wrócić. U niego nie. I kolejni komendanci twierdzy Orieszek w Schlisselburgu słali do carów pytania, czy tegoż to więźnia można wypuścić. Nie, za każdym razem była odpowiedź. Dlaczego? Bo był symbolem. Bo gdyby go wypuszczono, czy każdy sobie zdawał sprawę, wrócił Łukasiński, starzec, wiesz, co, od razu co tam się będzie działo. Myśmy pojechali tam, znaczy postanowiłem tam dotrzeć. Właśnie z tego względu, że czasami, że wiesz, żeby dotknąć, poczuć, na chwilę być, pójść po śladach. Łodzią się tam dopływało. Dopłynęliśmy tą łodzią na wyspę, na której go trzymano. Na tą wyspę zresztą płynął też polski komendant wcześniej, tuż przed powstaniem styczniowym, polski komendant tej twierdzy, który go tam znalazł. Bo wyobraź sobie, że właśnie major Leparski przypływa na tą wyspę, ma być nowym komendantem. Co robi? Sprawdźmy, jakich my tam mamy więźniów. Dajcie mi tu wszystkie księgi i tak dalej. Pyk, pyk, pyk. Mamy tylu. W baszcie świetlikowej jest ten, to kto? Przeprowadzają starca z siwą, białą. Nie wiemy, on tu zawsze był. Znajdźcie to, gdzie to w ogóle, kto to jest. Znajdują, szukamy w księgach. Polak major Walerian Łukasiński. Zachował pełnię władz umysłowych, pomimo tego, że miał przekazywany przez kolejne obsady, kolejnym obsadom strażników, zakaz rozmów z nim. On był cały czas w baszcie, podawano mu tylko jedzenie. To jest w ogóle coś nieprawdopodobnego, że on to w ogóle nie tylko przeżył, ale wiesz, o zdrowych zmysłach, że to przeżył. Tenże major Leparski, Polak z pochodzenia, miał córkę Olgę, kilkunastoletnią, która jak go zobaczyła, pod takim wrażeniem jego ducha Łukasińskiego, że poprosiła ojca, weźmy go, nie wiem, obiad, przenieśli go do tak zwanego sekretnego domu, gdzie były już normalne cele, z piecem, wiesz, z oknem i tak dalej. Nawet pamiętnik mógł spisywać. No ja chciałem tam być i dotrzeć. I dojechaliśmy tam. I to było coś niesamowitego, wiesz, poczucie zapachu Newy z Ładogi. Jak to pachnie? Czyli jak to jemu pachniało? O tym zdarzeniu cywilizacyjnym, kulturowym, duchowym, polsko-rosyjskim. Chyba coś powiedz w tym momencie. No tak, bo tak w ogóle te kolejne moje w tej chwili powieści to trochę o tym są. No właśnie. Znaczy o zderzeniu dwóch kultur, dwóch cywilizacji osnutych wokół innego rozumienia człowieka i jego wolności. I to jest chyba główne, co nas tak naprawdę różni. Przy wszystkich
zbieżnościach, a jak my to się lubimy z ruskimi, duszo szczypacylnyje, różne historie, wódeczka i tak dalej, tak? To wszyscy od razu ha, ha, hi, hi, to właściwie, że my bracia Słowianie. Ale jest jedna ta zasadnicza różnica, to jest to, że my Polacy jesteśmy z ducha wolni, natomiast Rosjanie przez całe wieki zostali wychowani w duchu niewolniczym i co więcej potrzebują dalej być w tym stanie, jakby w taki atawistyczny sposób, stąd uważam, że Putin rzeczywiście może zdobywać kolejne wspaniałe wyniki w wyborach, nawet być może ich nie za bardzo fałszując, albo niekoniecznie ich musi nawet podrasowywać, bo Rosjanie chcą mieć cara nad sobą, znaczy lubią mieć bat nad sobą, a jednocześnie nagle to wszystko się wdziera historia komunizmu i pani od Kipiatoku taka, wiesz, nie? Jak się dowiedziała, że tam, że jej gdzieś jadę pisać, o, pisaciel z Polski, ja z Polski. I ona na to opowiadała, łzy aż ma w oczach. Ja znam polską pisarkę, tyle czytałem. Wanda Wasilewska, jak to wszystko było piękne. Wiesz, albo słuchaj w samej tej twierdzy Orieszek, kiedy nie chciano mnie wpuścić jednak do celi, bo jednak to podejrzane, że tu jakiś podejrzany koleś, wiesz, przypłynął i w ogóle po co on chce tam wchodzić do tego więzienia i oglądać czy tą celę, jak w ogóle i też Kipiatok, bo to te klimaty, cerata na stoliku, gruba baba w takim fartuchu, wiesz. I ona, że tu zaraz i telefon, uważaj, telefonowała do Moskwy, do Ministerstwa Kultury, a ja tam stałem, myśmy tam stali i czekali. Po prostu ona telefonowała, potem uzyskała połączenie, dała mi słuchawkę. Czego pisaciel chce. Tak. I tam jakaś urzędniczka, ale co ja tam chcę? A ja uważaj, użyłem wytrychu i powiedziałem, że piszę książkę o polskim rewolucjonist, bo przecież, no uwaga, na powstanie mówiło się rewolucja, na wszystkie powstania to były rewolucje, jeszcze w XIX wieku mówiono na każde powstanie rewolucja. W związku z czym nie minąłem się z prawdą, powiedziałem, że o polskim rewolucjoniście, a wpuścić. No i w ten sposób weszliśmy do środka. Zagrałeś w pierwszym filmie po 1989 roku o także sowieckich łagrach, Cynga. Dzieciakiem byłeś. No można tak powiedzieć, miałem 20 lat, wiesz. Jak to było? Duchowo rzeczywiście, no niby wiesz, w metryce masz 20 lat, że jesteś dorosły, ale przecież 20 lat to jeszcze jest, no jeszcze nie jest się dorosłym, tak? W sensie takim, wiesz, duchowo, bardzo duża wrażliwość. Ten film bardzo, bardzo mocno zaważył na całym moim życiu. Praktycznie to wiesz, z przygotowaniami, później parę miesięcy zdjęć, część zdjęć w Bieszczadach, w zbudowanym łagrze. Ja jeszcze, ponieważ byłem naturszczykiem, więc żeby to dobrze zagrać, to chciałem wiesz, jak najlepiej oddać rolę, czyli wcielić się, jak najmniej grać, a jak najbardziej być, łącznie z fizycznością, czyli zrzuciłem wagę do praktycznie prawie takiej oposowej. Lekarze mnie ostrzegali, że nic nie jadłem praktycznie, wiesz. Więc żeby po prostu się zagłodzić prawie. Ostrzegano mnie, że potem będą problemy z wagą. I do tej pory się zmagam. Było to dla mnie jedno z najmocniejszych przeżyć w życiu. Bardzo długo się potem podnosiłem psychicznie. Robiłem tak, że nie siedziałem tam, gdzie są aktorzy. To znaczy, aktorzy siedzieli w jednym miejscu w garderobie, bo zimno i palili. I ja w ogóle nie chcę nic mówić, że to źle, bo dzisiaj bym też tak robił. Raczej byłem ze statystami wtedy, z tymi chłopami tam, wiesz, z Bieszczadów, kucając w śniegu. Miałem takie buty zrobione, tak jak na Syberii się, wiesz, obwinięte szmaty i tam buty się robiło z opon samochodowych, z ciężarówki wycięte, sznurem przewiązane i to masz wtedy jako podeszwę. Tylko problem polegał na tym, że na tym też się nie da wchodzić pod górę, co też było problemami, bo jak wchodziliśmy na wyrąb lasu, a były sceny z wyrębem lasu, to nie byłem w stanie w tych Bieszczadach, wiesz, wchodzić po śniegu. W filmie to miało wyglądać tak, że gigantyczne drzewo leci. Podcięte drzewo, pracujemy na wyrębie, kamieniołom i taka z góry było widać w dole zamarzniętą rzekę, takie ciężarówki małe, bardzo wysoko to było. Kaskader miał za mnie grać, moment, w którym leci drzewo, lalina się urywa, on ucieka takim jakby rodzajem takiej ścieżki przed tym drzewem. Dwóch zeków pracuje, jeden drugiemu rzuca linę i on wpada na tę linę i zawisa. Pani by zesedze, nie?
No przecież ja to zrobię, młody jestem, nie? Po co ma kaskader? A od razu, wiesz, wełbię wszystkie tam Kirk Douglas. Wiesz, co chodzi? Tak, tak. Wszystko przecież sam zagram, nie? No i se skoczyłem, tak, na linę. Wszystko, kamera ten, tylko jak spadłem i się, wiesz, obkręciło mnie w drugą stronę, była taka skała i uderzyłem klatką piersiową w skałę, popękane żebra. Na dzisiaj wiem, że w dzisiejszym świecie filmu to było w ogóle niemożliwe, się mogłem tam zabić. Teraz mogę w ogóle o tym otwarcie powiedzieć. Przez wiele lat nie byłem w stanie o tym mówić. Nie jeździłem przez Lublin. Kiedy zbliżałem się do Lublina, to zaczynałem płakać. Majdanek. Na Majdanku przeżyłem jedne z najgorszych chyba rzeczy w moim życiu, czyli dni zdjęciowe w piecach krematoryjnych. A jeszcze w sytuacji takiej, jako młody gość, który musiał tam wchodzić, zmuszony zresztą przez producenta, bo próbowałem się wymigać od tego, podpisaną umową i tak dalej, i tak dalej. Jakby ja chciałem zagrać to, tylko zagrać, czyli przeżyć tyle z tego, co Gustav Herling Grudziński właśnie w innym świecie, powiedzmy, opisał, będąc tam naprawdę, tak? A ja tylko w filmie, to jest nic przy tym, nic, zero. Ale pomimo tego na tyle silnie to przeżyłem, w wyobraźni też, ale też i fizycznie, że poczułem, wyobraziłem sobie dzięki temu jeszcze mocniej, czym było zło komunizmu. I dlatego jakby do dzisiaj uważam, że jakby wszyscy ci Polacy, którzy mówią o tym głośno, walczą z komunizmem, nawalają w ten komunizm w każdej postaci, są mi bliscy, nawet jeśli się z nimi nie zgadzam w różnych innych kwestiach. Tomek Łysiak był dzisiaj w wywiadzie z chuliganem. Wywiad z chuliganem.